Zaczynamy? Tak. Dobra. Cześć, to znowu my, Rafał Augustyniak, z nami jest Karol Świderski. Siema. Witam. Zabrakło mnie w kadrze meczowej, od razu zdobywacie punkty. Ty strzelasz bramkę, jak to możliwe? No August to zdecydowanie jest na plus, że cię nie było w kadrze właśnie. Atmosfera się zmieniła i od razu poszło. Dokładnie, widziałem właśnie. No, cieszę się, że wam idzie beze mnie. Myślisz, że znowu mnie nie będzie? Myślę, że... Oby. No, oby trener podjął taką decyzję, a nie. Jeśli chcemy zdobywać punkty, to ciebie... Tak. To jest najważniejsze, dokładnie. Nie? Najważniejsze, że szło drużynie. A właśnie, tylko powiedz mi, jak się czujesz ze zdobytą bramką? Bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, że będzie strzelał, trener dał ci szansę, ty strzelasz bramkę. No fajnie się z tym czuję, naprawdę. A ładną też fryzurę masz. Byłeś w tym fryzjerze od Garcia? Tak. Szybę wybiłem po Zarosławie. No ci grzywkę ładną zostawić, ale dobra, już mniejsza z tym. Na pewno będziemy się starać grać na zero z tyłu i myślę, że strzelimy więcej bramek w tym spotkaniu niż jednym. No, dawno nie było zero z tyłu, prawda? Dokładnie. Było 3-4. Ale tak ty grałeś. Ja wiem właśnie. Przepraszam panowie, bo ja tu kolegę niosę. A kto to jest? Co? Cześć. Mój ziomek z Anglii przyjechał. Mati. Ma przydanie? Był tu gdzieś u nas. Mati H. Co wy wczoraj robiliście, że on taki sztywny do dzisiaj? No nie wiem właśnie, coś mu chyba się stało, wiesz? No, co tam panowie macie ciekawego? Może ty odpowiesz teraz. W pierwszej połowie padną maksymalnie dwie bramki. No odpowiedź tak, 85% na nie 15. W pierwszej połowie dwie bramki? Ale w jakim meczu, kolego? A w naszym. Naszym. No to w naszym meczu? Trzy już padną, czeku. Czyli mówisz, że może... Tak. Trzy w ciemno, gra w ciemno, wiesz co to było? Dobrze. I obie drużyny strzelą w meczu minimum jedną bramkę. Czekaj, chciałbym coś zgłosić, można tego pana wyprosić już tam? Ochrona! Dobra, jeden żart dla manekina. Jeden żart. Jeden żart dla manekina, idę, dobra? Szybciutko, to... ale patrz tam w kamerę i opowiadaj. Słyszysz? Tam się patrz. Patrz do ludzi mów. Przychodzi... No dalej, bo... Przychodzi spocony manekin do domu. Wchodzi pod prysznic, bo chce się wykąpać. Patrzy, a tam nie ma wody, nie? No i co mówi? Dobra, umyję się potem. Dzięki. Dziękujemy. Co o tym sądzisz? Jakiego mam zanieść? Na prostownicę? Nie będę tego. Dobra, Karolu, wróćmy do teraz. Do ważnych rzeczy, które są do zrobienia. Obie drużyny strzelą w meczu minimum jedną bramkę. No odpowiedź tak, 54% na nie 46%. Prawie porówno. Obie drużyny. No myślę, że nie. Jednak dwie drużyny nie strzelą bramki. Nie strzelą. Nie. No tak jak mówiłeś wcześniej, zagramy na zero z tyłu. Dokładnie. Ale przyjdę na mecz. Jak chcesz, to przyjdź. No. Nic ci nie broni. Zagłębie Lubin, Wisła Kraków. 1-2. X. Myślę, że tu będzie w tym spotkaniu będzie remis 1-1. A dlaczego? No Zagłębie gra dobrą rundę, ale Wisła z nami pokazała, że potrafi i myślę, że w tym spotkaniu również pokażą, że potrafią i na pewno tego spotkania nie przegrają. Ale z Ruchem już nie pokazali. Z Ruchem byli zupełnie lepszym, tak? Nie udało się wygrać, ale... Bramki nie strzelili. Dokładnie, a za to teraz strzelę. Termalika z Podbeskidziem. Nasz ostatni rywal. Zaś Podbeskidzie gra znowu? Zaś. Co prawda mogłeś strzelić im parę bramek. No, to właśnie. Szkoda. Na koniec wywiadu porozmawiamy o tych sytuacjach również, bo... Na koniec wywiadu pozdrówcie jeszcze mojego ziomka Matiego. Hej, to mój ziomeczek. Pozdrówcie, on w Anglii teraz. Dobrze. Pozdrówcie. Dobrze, to cześć. Cześć. To jak obstawiasz? Szybciej, bo zimno już. 1-2. Dobrze. Górnik Zabrze, Korona Kielce. No myślę, że Górnik zdecydowanie. W tym spotkaniu wygra 2-0. Ruch Chorzów, Lechia Gdańsk. 1-3. Krakowia Śląsk. 2-0.
Legia Pogoń. 3-1. A Lech z Górnikiem? 2-1. Siema, Arek. 2-1. Tak. Dlaczego? No, Legia gra to spotkanie. Odsuń brodę trochę. Widziałem, jak wychodziliście już na boisko, pierwsza jedenastka, widziałem w tobie lęk. Lęk to ja widziałem w tobie, jak trener przeczytał kadrę meczową. Ale ja byłem w rezerwach, zagrałem mecz, też strzeliłem bramkę. Widziałem. Tak. Lepsza niż twoja. Dokładnie. Dobra, to co jeszcze powiesz kibicom przed tym meczem? No nic, żeby przyszli nas wspierali, tak. Na pewno damy z siebie wszystko i będziemy chcieli zrobić 3 punkty w tym spotkaniu. Obiecasz im, że strzelisz bramkę? Zrób to dla nich. Tego nie mogę obiecać, ale mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko, żebyśmy ten mecz wygrali. No, w takim razie powodzonka i dziękuję za wywiad. Dobra, dziękuję. Proszę.